Uwaga, będzie bardzo cringe'ujący żart na początku. Hebi, trzymaj się krzesła. Top 5 pluginów na latający blok. W sensie skyblock. Te żarty już cringe'ują nawet mnie. Dzisiejsza topka nada się na skyblocki, ale nie tylko, więc w sumie zapraszam do oglądania dosłownie każdego. Jeśli chcecie kolejne topki, to zapraszam do lajkowania oraz dawania znać w komentarzach, a my lecimy! Zacznijmy od pluginu, który jest główną podstawą skyblocka. To znaczy w kolejnych pozycjach tej topki będą również bardziej pluginy, które urozmaicają naszą rozgrywkę, ale warto skupić się na pierwszej pozycji, na tym, co polecam jako taki nasz korzeń skyblocka. Bo są ludzie, którzy na przykład chcą robić skyblocka na świecie survival, a to nie na tym polega. Superior Skyblock jest to plugin, który kiedyś był płatny, lecz przeszedł na darmową wersję. I naprawdę czuć, że był on płatny, bo nie ma biedy w jego funkcjach. Oczywiście możemy tworzyć wyspę, wygrać własny schemat czy dodatkowe moduły, jak ja na przykład dodałem tutaj moduł OneBlock. Nasi gracze mają dostęp do wielu ustawień. Przede wszystkim są to zasady panujące na wyspie, permisje, biomy, bank wyspy, topki wysp graczy, misje, magazyn, czy zarządzanie gościami oraz członkami. Plugin posiada również warianty wysp w formie endu i netheru, a jeśli tego nam mało, twórca wydał parę innych pluginów, a jeden z nich wprowadza ciekawe itemki do gry, które możecie dograć na swój serwer. Config pluginu jest również ogromny, więc praktycznie wszystko można edytować w prosty sposób. Ciężko byłoby przedstawić każdą funkcję w tej krótkiej topce, więc zachęcam Was do pobrania tego pluginu i eksperymentowania z nim. Wszystko jest ładnie opisane w GUI, więc nie powinno być problemu. Teraz jedyny płatny plugin w tej topce, ale zaufajcie mi, że naprawdę jest kozacki. Pozwala on tworzyć minionowe farmy, które kupujemy za kasę w grze, stawiamy, sadzimy i czekamy. No i to się nazywa luksus. Farmę możemy ulepszać za kasę w grze pod kątem szybkości, wielkości i pojemności magazynu. Dodatkowo, by nie było za łatwo, żeby farma pracowała, potrzebujemy dokładać paliwa. Dostępne bloki jako paliwo to żelazna motyka, mączka kostna, blok kości i chleb. Bo pracownik musi coś jeść. A albo nie. Dodatkowo do zarządzania farmą możemy dodawać innych graczy lub udostępnić farmę jako publiczną. Tak, by każdy mógł ją obsługiwać. Sponsorem tego odcinka jest... grupa moich widzów, którzy są wspierającymi, widzicie teraz ich na ekranie, bardzo wam dziękuję, rośniemy razem w siłę. Jeżeli ty chcesz zostać wspierającym, na dole jest guzik wesprzyj, a my lecimy dalej do odcinka. Teraz plugin pozwalający tworzyć sklepy graczy w bardzo prosty i ładny sposób. Ładny sposób? Wystarczy postawiona skrzynia, jedna komenda i voila! Mamy bardzo ładnie wyglądający sklepik. Jego obsługa jest banalnie prosta, a nawet sklepik posiada własne ustawienia. Polskie tłumaczenie jest od razu gotowe, więc to dla nas dodatkowy plus. Na stronie pluginu istnieje wersja do 1.17, ale na Discordzie twórców możecie znaleźć jeszcze nieoficjalną wersję na 1.18 czy też 1.19. Oczywiście linki są w opisie. Drop to Inventory. Sama nazwa wskazuje, co czyni ten plugin. Jest on mega prosty, bo pozwala po prostu ładować wykopane bloki prosto do inwentory gracza. Proste, ale fajne. Plugin za darmo jest do wersji 1.16, ale być może to wydanie też działa na wyższych wersjach, bo czasem tak jest. No ale tak oficjalnie plugin update'owany do wyższych wersji jest w wersji premium. Autor stwierdził, że bardziej mu się to opłaca, co jest totalnie zrozumiałe i zachęcam do zakupu. Swoją drogą ten gość ma też wiele innych ciekawych pluginów, także koniecznie sprawdźcie jego profil na Spigocie. W sumie też dam linka w opisie. Custom Crafting Plugin. By trochę urozmaicić nasz serwer Skyblock, możemy potworzyć customowe craftingi. To zawsze mile widziane z perspektywy gracza, by troszkę odbiec od zwykłego Minecrafta i wyjść poza jego ramy. W tym pluginie nie tylko możemy tworzyć nowe craftingi, ale również schematy, przepalania, tworzenia mikstur, czy wiele innych opcji. Te ustawienia i utworzone przez nie itemy możemy łączyć, dodawać ich do innych craftingów, dzięki czemu możemy stworzyć dość ciekawą, zaawansowaną recepturę na jakiś końcowy, fajny item, co na pewno będzie ciekawe dla graczy, by to sobie odkrywali, tworzyli i używali. Do części tworzenia craftingu nagrałem poradnik, który znajdziecie w opisie, jak i w karcie. Szczególnie polecam sprawdzić, bo dodaliśmy tam też customową siekierę, niczym z jakiejś gierki RPG. Także możliwości tego pluginu naprawdę są fajne. Jeśli topka Ci się spodobała, zachęcam do zostawienia lajka, komentarza, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!